Oskar Kolberg, folklorysta i kompozytor, twórca źródłowych podstaw etnologii polskiej. W pamięci potomnych pozostał głównie jako autor serii monografii regionalnych wydanych od roku 1865 pod wspólnym tytułem Lud, jego zwyczaje, sposoby życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, muzyka i tańce. To monumentalne dzieło ostatecznie zamknęło się imponującą liczbą 30 tysięcy stron druku pomieszczonych w ponad 80 tomach, z czego znaczną część wydano już po śmierci badacza. W tej grupie znalazł się także tom zatytułowany Śląsk, a w nim odnaleźć można informacje poświęcone Dolnemu Śląskowi. Większość zamieszczonych w nim materiałów Oskar Kolberg zebrał i opracował w 1868 roku. On i jemu współcześni interesowali się Śląskiem głównie jako terytorium dawno utraconym, a wciąż zamieszkałym przez ludność polską. Wincenty Pol wieszczył, że Śląsk jak należał do Polski, tak będzie polskim, gdy się wielkie rzesze o wymiar sprawiedliwości upomną. Czyż owi romantycy mogli przewidzieć, że kilkaset lat po ich wezwaniach Śląsk przyłączony będzie do Polski? Ale okoliczności i sposób jego przyłączenia i zasiedlenia trudno będzie nazwać aktem sprawiedliwości. Bowiem w jego dzieje wpisze się ludzka, kulturowa katastrofa o skali, której nie zaznały inne europejskie pogranicza. Wojna, która naruszy poczucie stabilizacji i kulturową tożsamość zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. W roku 1945 na mocy kończącego II wojnę światową traktatu pokojowego ziemię tę musieli opuścić jego dotychczasowi mieszkańcy, głównie Niemcy, ale z nimi również członkowie innych grup etnicznych. W ich miejsce przybywali osadnicy z ziem utraconych przez Polskę, głównie z Kresów Wschodnich, Polacy i przedstawiciele innych narodowości, Żydzi, Ormianie, Karaimi, Tatarzy, Romowie. Zarówno odchodzący, jak i przybysze w swoje życiorysy wpisane mieli dramatyczne doświadczenia okrucieństwa wojny, poczucie wykorzenienia i utraty własnej małej ojczyzny. Ziemię te zasiedlali także potomkowie dawnych polskich emigrantów, przybywających z Bośni, Bukowiny Rumuńskiej, Francji i Belgii. Własnej szansy życiowej poszukiwali mieszkańcy innych ziem Polski, a zwłaszcza przeludnionych wsi kieleckich i rzeszowskich. Osiedlali się też w ramach tzw. osadnictwa wojskowego zdemobilizowani żołnierze oraz powracający z obozów pracy i robót przymusowych w Niemczech. W roku 1947 w ramach tzw. akcji Wisła osiedlono tu Ukraińców, Łemków i Bojków, a w latach 1948-1950 po klęsce poniesionej w wojnie domowej na Dolny Śląsk licznie trafiali uchodźcy, Grecy i Macedończycy. O dziele Oskara Kolberga mówi się, że wypełnione jest chłopskim realizmem magicznym. W jaki sposób on, człowiek pracy organicznej, ale i wizjoner, opisałby Dolny Śląsk teraz, który po roku 1945 zaistniał w całkowicie nowym kształcie społecznym? Jego kulturowe krajobrazy, dźwięki, barwy, gesty, spojrzenia, przemijanie czasu, nastrój chwili. Τα νιάτα χάνονται
wzięli się Grecy i Macedończycy, bo tak należałoby opowiadać tej historii w Polsce. Ich przybycie było konsekwencją czy rezultatem wojny domowej, która toczyła się w Grecji w latach 1946-49, gdzie lewicowa strona okazała się być stroną przegraną, stąd też spora część działaczy, osób zaangażowanych w działalność komunistycznych organizacji, jak i partyzantki komunistycznej, była zmuszona do opuszczenia miejsca zamieszkania. Zazwyczaj uchodźców z Grecji traktuje się jako taką jednolitą grupę i mówi się o nich wszystkich, że są Grekami. I właściwie mało osób wie, że wśród uchodźców z Grecji połowę uchodźców z Grecji stanowiła ludność słowiańska, czyli Macedończycy. W narodowości jestem Macedończykiem. Pochodzę z greckiej części Macedonii, z egejskiej. Urodziłem się w 1940 roku, pod koniec 1946 roku wybuchła wojna domowa w Grecji. To już druga wojna domowa była, bo walczyły siły tak zwane demokratyczne wraz z siłami rządowymi. Siły demokratyczne były wspierane przez obóz tak zwanych państw budujących socjalizm, państw demokracji ludowej, a siły rządowe, monarchistyczne, były wspierane przez Anglików i Amerykanów. Koncentrowała się ta wojna w północnej części rejonu greckiego, Grecji, czyli na terenach macedońskich. Tereny zamieszkiwane zarówno przez Greków, jak i Macedończyków. Walki były zaczęte. Partyzanci w górach najczęściej operowali, a wojska rządowe utrzymywali miasta. Jeśli chodzi o moją rodzinę, no to tutaj mam takie jedno z najstarszych zdjęć, które przedstawia dziadka, babcię, moją matkę, ojca i stryjka. Ci dwoje, ojciec i stryjek, walczyli w partyzantce. Ze względu na trwające walki doszło do ucieczki wielu po prostu ludzi. No jest to niestety historia jedna z wielu historii, bo taki los jak ja dzieliło bardzo wiele Greków, a związany nasz los jest tym, co najgorsze mogło spotkać człowieka w ogóle w swoim życiu, bo w zasadzie wiadomo, że II wojna światowa dała się poznać z najgorszej strony nie tylko Grekom, ale Polakom także. W Grecji po wojnie światowej nastała wojna domowa. Nie ma nic gorszego, jak brat zabija brata. I mój ojciec był w górach w zasadzie od 1947 roku. Nasza ucieczka była zorganizowana przez oddziały partyzanckie. Wpadali do wsi po nocy i zawiadamiali rodziny, z których ktoś brał udział w górach, w partyzantce. Zawiadamiali, że nastąpi ucieczka po nocy. Także każdy mógł brać ze sobą tylko to, co najbardziej było potrzebne. No, a ponieważ mój ojciec był już w górach, mama nas miała trzy, więc niewątpliwie pomógł nam partyzant, który moją młodszą siostrę wziął na konia. Ja obok mamy dreptałam jako najstarsza.
Bo urodziłam się w 40 roku, a więc miałam w 47 roku 7 lat. Najmłodsza siostra urodziła się w 46, a więc miała roczek i była na rączkach mamy. Podróż nasza trwała bardzo długo. Trudno mi powiedzieć, ile ona trwała. Może trwała nawet i miesiąc czasu. Poprzez wszystkie kraje demokracji ludowej wsiadały jeszcze dzieci z innych państw. Zabrali nas i do portu Durres, tam czekał statek rumuński. Załadowano nas do tego statku i wyruszyliśmy w podróż nieznaną, która w końcu okazał się port Gdynia w Polsce. Z nami płynęło również dużo partyzantów. Statek przepłynął na początku listopada do Gdyni. Późną nocą, pod osłoną nocy, kazano nam wysiadać i obok czekał pociąg, wagony kolejowe, takie te stare drewniane wagoniki z małymi okienkami. Zapakowano nas do tych wagoników, no i ruszyliśmy przez całą Polskę. My jako dzieci nie wiedzieliśmy, dokąd nas wiozą, ale... Na kierimia dorolo i młody chmienia. Panu ludzka den mirizun i ne plastika. Uchodźcy greccy przybyli do Polski w kilku kolejnych falach. Pierwszymi, którzy przybyli drogą morską do Szczecina, byli ranni partyzanci. To temat tego szpitala na Wyspie Wolin. W Dziwnowie dokładnie, na terenie bazy hydroplanów niemieckich, przygotowano specjalny szpital na 1000 łóżek. Ten szpital bardzo szybko przygotowano, żeby przyjąć tych rannych Greków. I tam trafiła na przykład moja mama i mój tato. Do tego szpitala. W nocy te statki, 25 lipca 1949 przyjechał pierwszy statek z radnymi Grekami, ten statek wracał po następnych. I tak te trzy statki krążyły do tego Świnoujścia. W nocy oczywiście tajnie trzeba było tych ludzi wyciągnąć z pokładów. Te statki były przygotowane, dolne pokłady to były takie zrobione polowe szpitale. I tam ich w nocy na samochody i do Dziwnowa, do hali sportowej w tym obiekcie koszarowym, żeby tam im zrobić kwarantannę i dać ich do wydziałów przygotowanych na terenie tej jednostki. To były wszystkie wydziały. Chirurgia, neurologia i tak dalej, tak dalej. Nawet był oddział dziecięcy, położniczy. Dzieci przybyły w trzech transportach drogą lądową pod koniec 1948 roku i w 1949 roku dwa kolejne transporty. Cała akcja przyjęcia dzieci greckich i macedońskich, jak i też dorosłych partyzantów, objęta była klauzulą tajności. Według tablicy umieszczonej w Zgorzelcu na ratuszu, do Polski przyjechało około 14 tysięcy Greków, w tym 3 tysiące dzieci. Więc w tych 3 tysiącach dzieci byłam ja i moja siostra, które dotarłyśmy do Zgorzelca. Nasz transport przyjechał do Zgorzelca w 1949 roku w grudniu. Po przybyciu do Zgorzelca oczywiście rozparcelonowano nas do domów dziecka. W 1953 roku trafiłam do Polic. Pociąg z nami dotarł do Dusznik-Zdroju. W Dusznikach-Zdroju było to miejsce nasze docelowe na razie. Wysiedliśmy, wszystkich nas zabrano z domu
chyba zdrojowego. W Dusznikach byliśmy do lutego 1950 roku. W lutym władze greckie doszły do wniosku, że wszystkie dzieci, które były w różnych uzdrowiskach w Polsce, żeby skoncentrować je i zgromadzić. Więc nas wszystkich zgromadzili w Zgorzelcu. Ja się urodziłem w Grecji. Jak wyjechałem z Grecji, miałem 2 lata. Znaczy, jak mnie wywieźli z Grecji, miałem 2 lata do Jugosławii. Wtedy była Jugosławia. W 1949 roku wyjechałem z Jugosławii do Polski. Także od 1949 jestem w Polsce. Różne dzieci różnie trafiały. Ja trafiłem do Stolice Zdrój, to się nazywało. Teraz się nazywa Szczawno Zdrój. To jest dzielnica Wałbrzycha. I tam w tym Szczawnie Zdroju byłem może pół roku, może rok czasu. Potem nas wywieźli do Zgorzelca. Dla dzieci utworzono na początku w Lądku Zdroju i właśnie w tych wszystkich małych górskich uzdrowiskach, w Lądku, w Szczawnie Zdroju, czyli Solicach Zdroju ówczesnych, w Płakowicach, w Dusznikach, utworzono tak zwany Państwowy Ośrodek Wychowawczy, później przeniesiony do Zgorzelca. A teraz jak my przyjechaliśmy tutaj, to emigracja, proszę Państwa, to jest okropna rzecz. Nie znajdziesz kultura danego państwa, co się jedzie. A najgorsze w kulturze jest przede wszystkim język, po grecku jest głosa. Język, to człowiek jakby to był martwy po prostu. Martwy. Czy do roboty, czy gdzieś, a nas też jesteśmy bardzo wdzięczni, bardzo dziękujemy narodu Polski. Pierwszy dnia, można powiedzieć, już zaczęli nas trochę szkolenia uczyć język, ale wasz język to jest bardzo ciężka. Nie jak nasi włoski, dajmy na to, te si, te zi, te o. Dla nas to był Holender trudny do wymówienia. Dla Greków to jest bardzo ciężki język polski. No ale ja w kontekście do kolegi tutaj, to byłem mały, także wśród dzieci szybciej się nauczyliśmy języka polskiego. Polacy bardzo szybko dostrzegli odrębną tożsamość narodową Macedończyków właśnie przez język, ponieważ dzieci i dorośli macedońscy mówili w języku macedońskim, słowiańskim, który był dla Polaków zrozumiały i vice versa. Polski język był dla Macedończyków zrozumiały. Dlatego w tych państwowych ośrodkach wychowawczych i szkołach dla dzieci uchodźców z Grecji stworzono z inicjatywy Polaków lekcje języka macedońskiego, kursy dla nauczycieli macedońskich, a także, co jest bardzo ciekawe, w Polsce drukowano podręcznik do nauki języka macedońskiego, który później rozsyłano po innych krajach bloku wschodniego, gdzie mieszkali Macedończycy. Jeden z podręczników napisany był przez profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, także uchodźcy z Macedonii Egejskiej, czyli profesora Kolesimiciewa. Zgorzelec jest, wydaje się być jednym z najważniejszych miejsc w tym procesie pobytu Greków i Macedończyków w Polsce, zwłaszcza w tej fazie instytucjonalnej migracji. W późniejszym czasie ta kontrola organizacji, instytucji zajmujących się migrantami rozluźniła się. Natomiast początkowo Zgorzelec był największym skupiskiem greckim w Polsce. Po raz kolejny widać taki rys
rys kontroli, rys instytucjonalnej opieki nad Grekami. Tworzone są warsztaty, w których pracują starsi Grecy, uzupełniane jest ich wykształcenie. Również greckie dzieci uczestniczą początkowo w takiej edukacji, w tym początkowym etapie wyłącznie prowadzonej w języku greckim. Silnie też ta edukacja jest związana z ideologią. Początkowo w zasadzie w Zgorzelcu zamieszkują wyłącznie Grecy i Macedończycy. W roku 50. Grecy, kiedy już troszeczkę tu w Zgorzelcu się podleczyli, zrobili taki zakład spółdzielni inwalidów Delta. Pracowało tam większość Greków. Oni byli w takiej enklawie. No i też mieszkali, można powiedzieć, na dwóch ulicach. Na ulicy Daszyńskiego i Warszawskiej, przedłużenie Warszawskiej, po to, żeby po prostu być ze sobą blisko. Nasza nacja tu w Zgorzelcu wrosła w rozwój tego miasta, dlatego też przygotowałem taką tablicę wraz z mieszkańcami miasta na budynku Urzędu Miasta, która mówi, że Grecy przyczynili się do rozwoju społecznego, kulturalnego, politycznego tego miasta. Na cmentarzu komunalnym postawiłem taką tablicę i kamień, obelisk, który mówi, że zmarło w Zgorzelcu ponad 600 Greków, którzy nie zdołali zobaczyć swojej ojczyzny. Pozwoliłem sobie, poprosiłem Radę Miasta, żeby nazwać ulicę Jerzego Iwanowa Szajnowica, polsko-greckiego bohatera, który podczas II wojny światowej w Grecji minował niemieckie statki w Salonikach i stał się wielkim bohaterem. Mamy taką ulicę. Bulwar Grecki, tam gdzie Grecy przysiadywali, tam gdzie marzyli o powrocie do Grecji, tam ten bulwar powstał z kamieniem i z obeliskiem. To się nazywało Bulwar nad Wisłą, dzisiaj Bulwar Grecki. Udało się potem dzięki nam, naszej diasporze, z udziałem biskupa Kościoła Prawosławnego Wrocławskiego i Zachodniopomorskiego, Jeremiasza, inicjować i zbudować cerkiew prawosławną w Zgorzelcu, którą my byliśmy, można powiedzieć, Grecy inicjatorami. Mamy Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. No, jedyne miejsce, można powiedzieć, które pasuje do tego miasta i dlatego ten festiwal jest w Zgorzelcu. 17. edycja będzie w tym roku. To gospodarz przed nami występuje, a więc Nikos Ruskietos i grecka grupa Orfeusz. Να σου πω το σ' αγαπώ. Για φωτιά που μου καίει την καρδιά και ποτέ δεν σταματά να κοιτά την αυτά. Σ' αγαπώ με μια λέξη που ζητά το αστέρι του χωρά. Na podwórkach, prawda, kamienice całe, pół greckie, pół polskie. Wspaniałe historie, matka woła po grecku, chodź zjesz na podwórko przez okno. Matka Polka mówi po polsku, chodź zjesz. Te zabawy na podwórku, kakofonia, jak ja to mówię, muzyki, smaków w jednej kamienicy. Z jednego okna wydobywa się muzyka czerwonych gitar, czy tam Niemena, czy pani Rodowicz, a z drugiej strony grecka muzyka ludowa. Według statystyk z połowy lat 90. w Polsce mieszka około 200 osób pochodzenia macedońskiego. Więc jest to rzeczywiście garstka. A ile na Dolnym Śląsku, trudno to ocenić, ponieważ wszyscy Macedończycy
większość, zdecydowana większość Macedończyków ma już obywatelstwo polskie i raczej utożsamia się z Polską. Nie ma żadnych miejsc pamięci związanych z Macedończykami na Dolnym Śląsku. Mimo że w Zgorzelcu bardzo dużo mieszkało Macedończyków, tak jak i Greków, na tablicy pamiątkowej, która jest wmurowana w ratusz, ani na pomniku uchodźców z Grecji, który znajduje się na cmentarzu w Zgorzelcu, nie ma w ogóle mowy o Macedończykach. Nie ma żadnego bulwaru macedońskiego obok bulwaru greckiego. I nawet właściwie w Lądku Zdroju, który był w całości macedoński, bo w Lądku mieszkały tylko i wyłącznie dzieci macedońskie, pamięć o nich zupełnie nie przetrwała. Wrocław jest taka instytucja jak Kalejdoskop Kultur, porozumienie mniejszości narodowych i etnicznych i Greków. I to właśnie i Greków jest też takie bardzo wymowne, ponieważ ta społeczność po II wojnie światowej była bardzo liczna i zaznaczyła się w historii i właściwie i kulturze miasta. Teraz jest już ich troszeczkę mniej, ale właśnie ten festiwal i każdy kolejny pokazywał, jaką wielką wagę przywiązuje ta społeczność do tradycji, do swojej tożsamości, wyrażaną właśnie poprzez sztukę, poprzez muzykę, poprzez taniec. Ludowe tańce są najważniejsze. Jak jest muzyka ludowa, to wszyscy wstają i tańczą. Nie ma ograniczenia wieku. Dzieci oczywiście się kręcą tak jak teraz tutaj Cyganie, jak nieraz widać, jak tańczą. Tak samo u Greków tak jest, że wszyscy wstają do tańca. Dzieci swoje, dorośli swoje i kto nie umie, ten się przy okazji nauczy tego tańca. Nie trzeba nikogo prosić do tańca. Sam człowiek wstaje, idzie, wchodzi do tańca, tylko że u nas się tańczy w kółko. Także nie trzeba nikogo prosić do tańca, tylko każdy, kto ma chęć, to wstaje i włącza się do tego koła i tańczy. I tak jest, w ogóle teraz w Grecji tak samo jest, tylko że w miastach już tam są te tańce europejskie oczywiście bardzo popularne, zwłaszcza te nowoczesne, te rock i tak dalej. Tradycja to jest taka, że przede wszystkim pamięć o Grekach, co to jest za naród, prawda? Jakie on miał przejścia od starożytności po współczesności. Po tym my, jako młodzi, znaczy może nie ja młody, ale to pokolenie z lat 50. pamiętamy dobrze, co to była ta wojna domowa. Następną tradycją to jest święta, prawda? Robimy te święta wielkanocne, robimy te święta narodowe wiosną i jesienią. Święto Niepodległości Grecji to jest 25 marca. Zawsze obchodzimy każdego roku, a jest to związane z pokonaniem, ponieważ Grecja była przez 400 lat pod panowaniem tureckim, od upadku w zasadzie Cesarstwa Bizantyjskiego aż do 1821 roku była pod panowaniem tureckim. No ten okres turecko-grecki to jest nieprzeciętnie ciężkim okresem. Te 400 lat zamieszkiwania w obcych terenach, no więc mówi się, że Grecy przejęli dużo tureckiego, a Turcy dużo greckiego. I ta kuchnia jest turecko-grecka i muzyka i buzuki zostały sprowadzone właśnie stamtąd. Upamiętniamy ten rok 1821 roku, upamiętniony został i 25 marzec jest każdego roku obchodzony jako święto narodowe. Drugim natomiast świętem, który wprowadziłam w zasadzie
ja do uczczenia i spotykamy się. To jest 28 październik, bo w Grecji to jako święto to ogłoszono dopiero w latach po upadku junty wojskowej i oznacza ta data, to jest data przystąpienia Grecji do II wojny światowej. Ja prowadzę Dom Polski, w zasadzie można powiedzieć, a akcentem takim między innymi na Wielkanoc to jest właśnie tylko i wyłącznie czerwone jajeczka, które gotuję w łupinach cebuli. No i to stukanie się jajkami, to mówię greckie, to jest greckie i każdy ma swoje jajko czerwone, każda osoba ma swoje czerwone jajeczko i wtedy się stukamy najpierw pupcią, a i noskiem. No więc i życzenia sobie, które najmocniejsze jajko ma przy stole. Więc to tradycja taka jest do śmiechu i do zabawy. U nas się je, bo nie święci jajka na kosiku i do kosza. Nie ma tej tradycji w każdym razie. Tylko każdy gospodarz w domu maluje jajka. I teraz te jajka tak postawimy na stole, jesteśmy rodzina i każdy bierze po jedno jajko. I stukniemy z jednej strony i z drugiej strony. I się mówi Chrystus Anesty. Jezus powstał. 1 stycznia na Nowy Rok. I mama moja robiła taką jak to nazwać? Wasilopita. Tylko to taki chleb w piekarniku i w tym chlebie monetę wrzucałam przy tego. I potem myśmy tym kroili ten chleb. Zawsze było tak, że ta część idzie dla Pana Boga. Ta część to jest, żeby nasza ziemia rodziła. Wzruszanie. Żeby ziemia dobrze była rodzajna. Potem ta część dla ojca, ta część dla matki i tak po kolei dla wszystkich. Nie? I kto znalazł ten, to był taki szczęśliwy. Nie? Zwykle było, że mama wiedziała mniej więcej, gdzie może być ta moneta i mówiła, gdzieś w tym miejscu może być. Nie? I zawsze to najmłodszy zawsze brał tą część, żeby znaleźć tą monetę, ale nie zdarzało się, że tego. I jak się kroiło chleb i się trafiła moneta przy krojeniu, to znaczy, że to jest Pan Bóg jest dla nas wszystkich dobry, że nas będzie otaczał opieką, tak. Robili choinki to jak Polacy robią choinkę, ale ojciec mój mówił, że w Grecji też robili choinkę. Tylko robili choinkę w ten sposób, że przynosił choinkę z lasu, stawiał na podwórku tą choinkę, papiery nakładał i podpalał tą choinkę. To było na Boże Narodzenie. Podpala tą choinkę i się ta choinka paliła około tego ogniska, myśmy się siedzieli tego i się bawili. To była taka tradycja macedońska to była. Mama robiła pitę, której ja się nie nauczyłam, bo jest bardzo pracochłonna. Ona umiała otworzyć te ogromne płaty ciasta francuskiego. I na dzień robiła zawsze na święta. Pita była obowiązkowa, bo na każde święto, bo mama tym nas czciła. Właśnie jak przyjeżdżałyśmy z domów dziecka, ja z Ireną, dla nas to robiła specjalnie, żebyśmy miały powiedzmy trochę coś domowego, greckiego.
to nasze środowisko greckie było bardziej skupione, było skupione wokół Stowarzyszenia Greków na Placu Wolności, bo tam, to kiedyś to się nazywało nie stowarzyszeniem, tylko to się nazywało Związek Uchodźców Politycznych z Grecji. Potem przemianowano ten związek na Towarzystwo Greków w Polsce. A dopiero w latach 90. w zasadzie wystąpiłam z tą inicjatywą, że czas najwyższy resztki, które nas pozostały, w jakiś sposób nie zaprzepaścić, i zorganizowałam wtedy w zasadzie z mojej inicjatywy Stowarzyszenie Odysseas. Τα φιλιά μου και τα χάλια, κρίμα τα ξημέρωτα τα βράδια. Κρίμα τα φιλιά σου, λέω, κρίμα, με κάτσες στην θέα μία μήμα. Κρίμα τα φιλιά μου και τα χάλια, κρίμα τα ξημέρωτα τα βράδια. Κρίμα τα φιλιά σου, λέω, κρίμα, με φάσε στην κρέα μήμα. I starałam się poprzez kobiety najpierw ściągnąć w ogóle towarzystwo do tego stopnia, że stworzyłam zespół taneczny, do którego wykorzystałam swoją córkę. We Wrocławiu członków mamy, którzy podpisali deklarację, mamy około 190, to około 200 osób. Aktywnych członków mamy około 40. Natomiast tych, którzy przyznają się do tego, że są Grekami, to na pewno byłoby więcej, prawda? No ale nie mamy z nimi kontaktu, ponieważ weźmy najlepszy przykład, moją rodzinę, prawda? Ja się ożeniłem z Polką, mam dwoje dzieci, natomiast moje dzieci już nie utożsamiają się z Grekami. Wiedzą, mają świadomość, że, ale oni są już tutaj. Korzeniami są w Polsce. Wrosłam w polskość niewątpliwie, ale nigdy nie zatraciłam tej greckości w sobie, nigdy. Po prostu wszystko, co greckie, jak tylko słyszę o kuchni, o filmie, o możliwości, dlaczego ja robiłam te uprawnienia pilota, po to, żeby tam być, żeby poznać ten kraj. Jakie było życie moje bliższe, jakie było życie bliższe w domu dziecka, jak nas traktowano i tak dalej, postanowiłem opisać to swoje wspomnienia w książce, którą nazwałem w ten sposób. I tutaj tam jest w książce zawarta trochę historii Macedonii, historię wioski i trochę historię rodzinna, jak i moje bliskie przeżycia. Ja stale, przy każdej okazji, zawsze dziękuję Polsce, Polakom, a zwłaszcza moim wychowawcom, nauczycielom, wszystkim, za to, że nas jednak przyjęli do siebie, mimo że byli w bardzo trudnych warunkach. Nas wykształcili, wychowali. No to patetycznie może brzmi, ale to jest prawdą. Zawsze czujemy, wszyscy Grecy, z kimkolwiek by się nie porozmawiało z mojego pokolenia, wszyscy czujemy tę wdzięczność wobec Polski, Polaków. Bo ja też jestem Polak, można powiedzieć. I on tak samo, ja żyję w Polsce 63 lata. A w Grecji miałem 20, a tu mam 63 teraz. W Polsce, prawie jestem Polakiem. W związku z tym, że rodzice byli Grecy, to tak nas uczyli, chodziliśmy do greckich szkół i tak dalej. Nie mogę powiedzieć w 100%, że jestem... Nie, powiem inaczej, że jestem Grekiem. Tego się zaczyna. Jestem Grekiem, czuję to w sercu. Moi rodzice byli Grecy, jestem Grekiem. Ale urodziłem się w Polsce.
Grecję widziałem, jak powiedziałem pierwszy raz, jak miałem 21 lat. Żyję całe życie w Polsce. Dostałem od Wałęsy w roku 95 obywatelstwo polskie. Drugie obywatelstwo. Wobec tego czuję się też super Polakiem. Super Polakiem, ale i super Grekiem. Γνωρίζεις ποια στιγμή